Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli niebawem w Warszawie klimatyczny panel obywatelski. Z tej okazji mamy ważny komunikat. Prezydencie Rafale Trzaskowski, nie skrzeń tego. Grubo pikolów ma trzuch. Trudno wścieka. Zrobiło się gorąco, trwa wielka dyskusja na temat zmian klimatycznych. Temat na tyle przemawia do wyobraźni politycznej co najmniej mieszkańców wielkich miast, że politycy nie mogą go dłużej ignorować. Kilka miesięcy temu koalicja organizacji pozarządowych wezwała do zorganizowania w Warszawie klimatycznego panelu obywatelskiego. Pod apelem podpisały się organizacje ekologiczne, podpisał się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, podpisał się największy warszawski ruch miejski, czyli Miasto jest nasze. Klub Jagielloński również poparł ten postulat. Dlaczego? Od dawna mówimy o tym, że panele obywatelskie to ciekawa innowacja w demokracji, która mogłaby pomóc rozwiązać ważne problemy polityczne i społeczne. Kiedy prezydent Andrzej Duda w zeszłym roku proponował swoje referendum konstytucyjne, my na łamach międzyredakcyjnego projektu Spięcie wzywaliśmy do tego, żeby taką dyskusję na temat zmiany konstytucji rozpocząć właśnie od panelu obywatelskiego. Ja jakiś czas temu zwracałem uwagę na to, że panele obywatelskie mogłyby być ciekawą inspiracją do tego, żeby polski Senat wymyślić zupełnie od nowa. Wreszcie na naszym kongresie w Radomiu Marcin Gerwin, niestrudzony popularyzator paneli obywatelskich, opowiadał uczestnikom kongresu na temat zalet tego rozwiązania, ale też o problemach, które występują w czasie jego organizacji. Co to jest w ogóle panel obywatelski? To taka forma podejmowania decyzji, która jednocześnie zapewnia demokratyczną reprezentację i równolegle jest pozbawiona tych wszystkich zagrożeń, które znamy na przykład z referendów. Nie jest wrażliwa na populizm, na upartyjnienie czy lobbying. Chodzi o to, że decyzje podejmują nie ci, których wybrano, ale ci, którzy zostali wylosowani. Oczywiście inspiracja jest znana, to demokracja ateńska, gdzie podejmujących decyzje właśnie losowano. Brzmi kosmicznie w XXI wieku, to prawda, ale warto mieć świadomość, że na przykład ławy przysięgłych, które doskonale znamy z amerykańskich filmów, działają właśnie w ten sposób. To wylosowani obywatele Stanów Zjednoczonych decydują w najważniejszych sprawach o tym, czy konkretna osoba jest winna, czy niewinna. Jak zaczyna się taki panel obywatelski? Mamy w demokracji jakiś problem, wiemy, że katalog rozwiązań jest otwarty, nie da się odpowiedzieć tylko tak lub nie, jak w referendum. Obywatele muszą przekonać władze do tego, żeby zorganizowały taki panel obywatelski. To mogą być władze miasta, władze jakiejś jednostki samorządowej, czy nawet parlament. Powiedzmy, że ten etap w Warszawie mamy już za sobą, ale tak naprawdę dopiero tutaj zaczynają się schody. To, co najważniejsze w panelu obywatelskim, to to, żeby on był faktycznie reprezentatywny, żeby uczestnicy panelu odpowiadali temu, jak wygląda grupa, za którą mają podejmować decyzje. Przykładowo, jeżeli w warszawskim panelu obywatelskim miałoby wziąć udział 100 osób, to wśród tych 100 osób odsetek kobiet powinien być taki, jak odsetek kobiet w całej Warszawie. Odsetek mieszkańców Bielan, taki jak odsetek mieszkańców Bielan w całej Warszawie. Odsetek osób o niskich dochodach, taki jak odsetek osób o niskich dochodach w całej Warszawie i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś z wylosowanych odmówi uczestnictwa w panelu, to losujemy kolejną osobę, ale właśnie o takich samych cechach demograficznych. Bardzo ważne jest to, że uczestnikom panelu obywatelskiego powinniśmy płacić diety. Nie może być tak, że kogoś na udział w panelu obywatelskim nie stać. Każdy musi mieć równe prawo do udziału w takim przedsięwzięciu, musi mieć do tego argumenty również finansowe. To również inspiracja z demokracji ateńskiej. Tam płacenie za urzędy było jednym z elementów włączania kolejnych grup w ateńską demokrację, jedna z najważniejszych reform Peryklesa. Panel obywatelski spotyka się nie jednorazowo, ale regularnie. Chodzi o to, żeby był czas na poznanie różnych perspektyw, wysłuchanie najróżniejszych argumentów, wreszcie na wzajemne przekonywanie się. Jeżeli zapraszamy do panelu obywatelskiego ekspertów, to muszą być to eksperci o zróżnicowanych poglądach. Jeżeli dyskutujemy jakieś rozwiązanie, nie zamykamy się, nie ograniczamy się do jednego, ale jesteśmy gotowi na innowatorskie pomysły, innowacyjne koncepcje. Jeżeli zapraszamy przedstawicieli strony społecznej, to tak naprawdę ten element panelu obywatelskiego jest absolutnie otwarty. Tutaj mogą zabierać głos politycy, urzędnicy, biznes, organizacje mieszkańców, absolutnie każdy, dla którego decyzja panelu obywatelskiego będzie naprawdę istotna. To dobry moment, żeby powiedzieć o tym, czym panel obywatelski nie jest. Po pierwsze, to nie jest panel dyskusyjny. Nie chodzi o to, że różni ludzie przyjdą sobie, wypowiedzą swoją opinię, jak ktoś inny tego posłucha. Chodzi o to, że panel obywatelski to ciało, które podejmuje decyzje. Żeby to miało sens, na samym początku procesu władze muszą zadeklarować, że bez względu na to, co panel obywatelski zdecyduje, to one to zrealizują. Tylko wtedy to ma sens. To też nie konsultacje społeczne. Co prawda władze
opłacają cały proces i deklarują, że rekomendacje zostaną wdrożone, ale to nie one są organizatorami procesu, to nie one zapraszają ekspertów, przedstawicieli strony społecznej i tak dalej, to muszą robić obywatele, którzy cieszą się zaufaniem społecznym mieszkańców. To nie mogą być politycy ani urzędnicy. Po trzecie wreszcie i pewnie najważniejsze, panel obywatelski to nie może być krąg wzajemnej adoracji. Nie chodzi o to, żeby mądrzy, uczeni, eksperci przyszli i przekonali głupich ludzi do jakichś ważnych rozwiązań. Chodzi o to, żeby ludzie wysłuchali zarówno głupich, jak i mądrych opinii i na tej podstawie wyrobili sobie zdanie i zarekomendowali jakieś rozwiązania. Jak we wstępie do ważnej publikacji na temat paneli obywatelskich pisze wspomniany już Marcin Gerwin, punktem wyjścia jest założenie, że ludzie są dobrzy i potrafią podejmować mądre decyzje. Dochodzimy do najważniejszego. Czy to wszystko naprawdę ma szansę wydarzyć się w Warszawie? Cóż, sygnały płynące z ratusza nie nastrajają optymistycznie. Co prawda Rafał Trzaskowski spotkał się z przedstawicielami młodzieżowego strajku klimatycznego, ale wiele wskazuje na to, że co najmniej jego urzędnicy kompletnie nie zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Jak na Twitterze napisał rzecznik prezydenta, zaprosimy strony, które są zgodne, że trzeba działać szybko i w skoordynowany sposób. Wiele wskazuje na to, że to nie będzie żaden panel obywatelski, ale zwykła PR-owska ściema prezydenta Trzaskowskiego. No bo panel obywatelski nie polega na tym, że zaprosimy sobie strony, które się w czymkolwiek zgadzają, ale właśnie te, które się ze sobą nie zgadzają. Po pierwsze, przypomnijmy teraz jeszcze, uczestnikami panelu są ludzie, którzy zostali wylosowani. A gdy wylosujemy ich spośród warszawiaków, na pewno znajdą się wśród nich również ci, którzy uważają, że nie ma żadnego globalnego ocieplenia, albo że nawet jeżeli jakieś globalne ocieplenie istnieje, to w żaden sposób nie powinno to wpływać na to, żeby oni mogli sobie bezsensownie jeździć w kółko po Warszawie swoimi wypasionymi SUV-ami. Do takiego jak panelu obywatelskiego należy zaprosić ekspertów, również tych, którzy mają poważne wątpliwości co do tego, czy jest jakikolwiek wpływ człowieka i naszej działalności na globalne ocieplenie. Wreszcie należy zaprosić przedstawicieli strony społecznej. Jeżeli przyjdzie na przykład producent klimatyzatorów i powie, że pomysł na walkę z globalnym ociepleniem zamorduje jego biznes, to tak naprawdę ma prawo wygłosić swoją opinię przed panelem obywatelskim, a jego uczestnicy zrobią z tym, co chcą. I ani prezydentowi Trzaskowskiemu, ani rzecznikowi Dąbrowie absolutnie nic do tego. W tym momencie pewnie zaczynają się sypać te komentarze. Stop denialistom, nie dla klimatycznych negacjonistów, zaproście tam może jeszcze antyszczepionkowców itd., itd., itd. Ale właśnie o to chodzi w panelach obywatelskich. Kryzys demokracji, który przeżywamy na całym Zachodzie, polega dokładnie na tym, że szerokie grupy ludzi zostały wypchnięte z debaty publicznej. Kolejne grupy, które miały niepopularne poglądy, nie mieściły się w tej przestrzeni, którą gwarantowała demokracja liberalna. Nie było ich w mediach, nie było ich na uniwersytetach, nie było ich w polityce. W końcu się wkurzyli, wykorzystali internet do tego, żeby przekonać innych do swoich poglądów i co? I skończyło się triumfem populizmu. Dlatego panel obywatelski ma sens tylko wtedy, jeżeli zapewnimy w nim te wszystkie elementy, które pozwalają na włączanie kolejnych grup do debaty, a nie wyłączanie z niej. Obawiam się, że władze miasta chcą czegoś zupełnie innego. Przeczytajcie koniecznie wywiad Kultury Liberalnej z Witoldem Gadomskim, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Gadomski jako ortodoksyjny liberał pisze, że wątpi w sprawie globalnego ocieplenia, bo to wątpienie jest zasadą myślenia. Za tekst, w którym wyrażał swoje zwątpienie, posypały się na niego gromy. Od młodych aktywistów, od kolegów z redakcji, od przedstawicieli innych czasopism. Posłuchajcie zarzutów, jakie wobec niego formułują redaktorzy Kultury Liberalnej. Pan banalizuje działalność naukowców. Jako osoba niekompetentna ocenia pan działania klimatologów. I wreszcie, uwaga, argument absolutnie najistotniejszy. Pan jest krytykiem rządu PiSu, ale w tej konkretnej kwestii bardzo podobne twierdzenia padają zarówno z ust pana czy Leszka Balcerowicza, jak i Rafała Ziemkiewicza czy Łukasza Warzechy. Rzeczywiście, straszne. Gadomski odpowiada na to bardzo ciekawie, posłuchajmy. Z wyjątkiem Trumpa czy Bolsonaro politycy uważają, że dzisiaj nie wypada wyrazić wątpliwości co do zmian klimatycznych. Dlaczego panowie w ogóle ze mną rozmawiają? Przecież nie wypada mówić tego, co ja powiedziałem. I na tym polega w ogóle problem z warszawskim panelem obywatelskim, na tym polega problem z dzisiejszą demokracją. Że wyobrażamy sobie, że może istnieć taka demokracja, w której i taka dyskusja, w której miejsce będzie co prawda dla ekspertów z portalu Nauka o Klimacie, ale nie będzie miejsca na dyskusję z takim Ziemkiewiczem, Warzechą czy Gadomskim. Sorry, ale w ten sposób ani nie uratujemy klimatu, ani nie uratujemy demokracji. Organizacje, które zainicjowały warszawski obywatelski panel klimatyczny, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno są gotowe na to, żeby w tym panelu obywatelskim wzięli udział tzw. denialiści. Władze Warszawy muszą naprawdę zastanowić się nad tym, czy są gotowe zapewnić, że zrealizują ustalenia tego panelu, bez względu na to, czy będzie im to pasowało, czy nie. Wreszcie rzecznik Dąbrowa musi zadeklarować, że do panelu zostaną zaproszone strony, które na wejściu w niczym się ze sobą nie zgadzają.
Tylko wtedy będziemy mogli mówić o tym, że to naprawdę był panel obywatelski, który ma szansę polepszyć polską demokrację i pomóc klimatowi, a nie zwykła propagandowa ustawka.